Come on, Aleksandra. Tifa ma chyba Aleksandra, prawda? Momento. Bahamut, Neo Bahamut. Aleksander, tak wiecie co? Nie, to w takim razie zobaczymy to. Zabierzemy jej Aleksandra. Aleksandra damy Vincentowi. Zamiast Shivy. Że on nie potrzebuje tak dużo many. Jak inni. Nie, myślę, że to starczy. W takim razie tutaj zapiszę grę. No już jestem przy okazji, zrobiłem sobie też kawę, więc możemy udać się spokojnie do jednej osady, która jest naszym kolejnym celem podróży. No, nie tu. No, stajnia nie jest moim kolejnym celem podróży. Gdzie był kokpit? Tędy. Muszę pogadać z tym, no, kapitanem. Kandydat na pilota. Lecimy? Lecimy. Pilot? Infernix. Startujemy! No nareszcie, dostałem swój upragniony statek powietrzny, który będę mógł się poruszać po całej mapie. Dziękuję bardzo. A tam meteoryt widzicie? Który jest w oddali. Którym się tu latał? A właśnie, tym się latał. Dobra, kółkiem się lata. Świetnie. Widzimy, że tutaj chyba coś walnęło, bo... Szczerze, nie pamiętam tego momentu. No właśnie. Chyba tu coś walnęło, bo tego nie było. Tu jest wąż. Zobaczmy, czy... Nie, na pewno się nie da dostać na wyspę z tym Knights of the Round. O, tutaj to jest. No właśnie, bo chyba nie wylądujemy tu nawet. A może? Nie, to chciałem kliknąć. Lecimy, lecimy, lecimy. Chciałem sprawdzić, czy da się wylądować. No właśnie. Tu się chyba po prostu nie da wylądować. Tutaj się da? O, widzicie, tutaj się da wylądować. Niestety... Na tej wysepce się... Aj no. Na tej wysepce się nie da. Tu jest najsilniejszy summon w świecie Final Fantasy VII. Może przy okazji... niedługo zdobędziemy też bardzo dobrą broń dla Yuffie. Może opłacałoby się teraz zabić Godo. Choć... Czy Lewiatan mi się aktualnie przyda? Chyba nie, wiecie. Lewiatan chyba mi się już nie przyda. Chciałem wam pokazać jeszcze Ruby Weapona. W którym miejscu możecie znaleźć właśnie Ruby Weapona, bo Emerald, który jest drugim z tych trudnych, jest pod nami. On pływa sobie tu w oceanie. Tylko żeby się do niego dostać, to trzeba mieć łódź podwodną, którą zdobędziemy później. Będziemy mieć też szansę zdobyć ją. A gdzieś tu powinien być Gold Square. Tak jest. Aha, najwidoczniej jeszcze nie ma tego weapona, ale on będzie sobie siedział tutaj. Będzie taka mała czerwona macka, która jeśli nas dotknie, to aktywuje bossa. Sprawdzam, czy tu wszystko pozwiedzałem już. Wutaj jest w tamtą stronę, to my się teraz udamy do Mibel. Miejscowość to się chyba nazywa Mibel. Nie jestem stuprocentowo pewien. To powinien być też właśnie krater. Te góry. Tu jest jakiś domek. A nie wiem, zobaczmy, co to jest za domek. Nie kojarzę go. Okej, nie. To nie jest miejsce, które mnie interesuje chyba.
Oho, ludzie nieczęsto zapuszczają się w tak odludnione miejsce. Nawet nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatni nie odwiedził. On może być zielonego czekobosa. Kim jesteś? Ja jestem... Nie wiem. Co, nie wiesz, kim jesteś? Dawno się nad tym nie zastanawiałem. Jak mówili do mnie ludzie... A właśnie, nazywali mnie mędrcem Chocobo. Dokładnie tak. Już pamiętam, nazywali mnie mędrcem Chocobo. Kto by o tym zapomniał? Mędrzec Chocobo, w czym mogę ci pomóc? Sprzedaż mi coś, powiedz coś o Chocobosach. W niczym. To jest trener Chocobosów. On, dzięki niemu będziemy mogli zyskać złotego Chocobosa. Ale to na pewno nie jest zabawa na ten moment. Spod koniec już naszej, całej naszej wyprawy możemy się tym bawić. I mamy ten lodowiec chyba, po którym wtedy się przebijaliśmy. Tak mi się wydaje. Tak. Co do diabła było? Przeleciał... O, tędy. Brzęcząc jak elektrownia. Nie możemy się tu... Ła! Dobra, nie możemy się tu dostać. Kurczę, chciało minąć! O, właśnie. Nie możemy się tam dostać w takim razie. To pozostaje jedynie znaleźć Mibel. Tylko gdzie to jest? Może gdzieś na północy. Północna wyspa. Czy raczej wyspa? Nie na północy, tylko właśnie. Świat jest okrągły, jakbyście nie zauważyli. I to chyba była miejscowość gdzieś tutaj, na tych wyspach. Tak jest. Tutaj jest ta miejscowość. Chyba. Dobra, ja zaraz wrócę, tylko się zorientuję, gdzie jestem. Tak, to jest to miejsce, którego powinniśmy się udać, więc wylądujemy sobie tutaj. I wejdziemy do niego. Tutaj możemy zdobyć też bardzo ciekawy pierścień, który później wam zaprezentuję. Tylko najpierw oczywiście wejdziemy sobie i pokupujemy wszystkie możliwe rzeczy. Matko, co tu się dzieje? No, nieważne. Dobrze, cieszę się na widok gotówki w sprawie waszego wyjazdu. Obawiam się, że inni klienci już wszystko pozajmowali. Nic nie zostało. Żartowałem, to chyba żart. To tylko żart. Co mogę dla was zrobić? Fajna muzyka. Kup duży napój, eter, słowo, tuchy, walium, namiot. Na razie nic nie będziemy u niego kupować. Chcę pokupować inne rzeczy. Kobieta, co ci jest? Ten przerośnięty księżyc spadnie na nas, prawda? To nie są żarty. Musimy się dobrze zaopatrzyć, zanim wszystko zniknie z półek. Z drogi, hej, szybko wynocha. Dobra, ADHD. Kobieta z ADHD. Uciekać, uciekać! O, to. Chciałbym znaleźć właśnie jeszcze ten sklep z bronią. To jest oczywiście na górze. Boże, znowu ta kobieta. Dzień dobry, gotówka jest mile widziana. W czym mogę pomóc? Kup. HP plus. Zwiększa ilość HP. Nice. MP plus. Raz, dwa, trzy. MP plus może raz tylko. Transform, Gravity Destruction. Zobaczymy ile nam zajmą bronie. Nie zajmą, tylko ile będą kosztujemy się na bronie. Fajna muzyka. Zobaczmy teraz materię Tifa. HP plus. 10% do HP. Sporo. Przyda się. Tobie też damy HP plus. W takim razie. Dużo. Dodaję jednak. I tobie też damy HP plus zamiast... Skill magiczny oddech. Tego czaru bio. Albo może MP absorb. W zasadzie bio ci jest niepotrzebne, do niczego ci ta bio. Sens, poznanie. Morp. MP plus. Nie, to nie. Debariera, antymagia, śmierć. Destruction. Titan throw.
Weźmy witalność. Dostanie plus 1 do witalności. I jeszcze Tiffie damy właśnie MP+. Świetnie, 400 MP. Ostatnio sporo. I sprawdźmy, czy możemy kupić tę bronię. W sklepie z bronią powinny być też jedne zamknięte drzwi. O, właśnie są tutaj. Nic z tego, pewnie zamknięte. I za tymi drzwiami dostaniemy... Bardzo, znaczy nie dostaniemy, zobaczcie zresztą. Postaram się zdobyć ten pierśnię, jakieś kable zahaczyłem. Witam w sklepie charytatywnym, sklep miłości i odwagi. Czy mogę pomóc? Dobra, kup. Kryształowy miecz. Na razie Cloud'a nie ma, co sobie odpuścimy. Kryształowa rękawica, działo. Vincent, dla Vincenta chciałbym broń najbardziej. Winchester, świetnie, bierzemy go. 18 tysięcy, kryształowa bransoleta. Weźmy tam, poczekajcie, jeszcze niżej zejdziemy. Bransoleta maga. Powiedzmy, kupimy te trzy bransolety. Kryształowy krzyż, to jeszcze nam się nie przyda. Działo kupiłem? Nie, nie kupiłem działa. I kryształowy miecz na razie jeszcze sobie poczeka, bo nie jest mi potrzebny. Gdy Cloud'a będę miał dopiero... będę chciał go zakupić. A ja sprawdźmy ekwipunek. Nie, tutaj, pancerz. Kryształowa bransoleta. Bransoleta maga. To mnie nie głupi pomysł wymienić ją właśnie na kryształową bransoletę. Stracisz jakąś magię, czy nie? Pokaż jeszcze to. Tak, stracisz, ale w takim razie co ty masz tutaj? Życie? To w takim razie przeniesiemy na górę. I... detok są suna. Po co mi to w ogóle to jest potrzebne? I healam. Dobra, damy jej ten pancerz jednak. Ekwipunek. Sonata magia, to jest kryształowa bransoleta, poproszę tak, zmień. Obrona magiczna troszkę zmaleje, ale obrona ogólnie nam wzrośnie. Ekwipunek. Węglowa bransoleta? Chyba żartujesz. Smocza obręcz. Chłania zimno, mitrylowa, srebrna. Nie, ty miałeś smoczą przecież. Właśnie, to o co chodzi? O, leczenie, ogień, lód. Jezu, wszystko poprzestawiało się, no. Atkat, śmiertelny cios. Rany boskie. Później to będą musiał wszystko pozabierać, żeby ponownie poukładać. Chłania błyskawica. I właśnie, ja chciałem ci dać broń nową. Świetnie, Winchestera dostaniesz. I tobie nic nie będziemy zmieniać tutaj. A tobie zapomniałem dać działo. Właśnie. Coś zmienia? Niewiele zmienia. Tylko podnosi nam statystyki, świetnie. To chyba wszystko. Dobra. I teraz się postaram znaleźć to, o czym wam mówiłem już na początku. Na drugim moście, na tarasie. O! Właśnie, słyszycie to? Taka deska. Coś tam utknęło, to wygląda jak stary klucz. Zdobyłeś stary, bezużyteczny klucz. I teraz, za pomocą tego klucza, pójdziemy tam, do tego domku, sklepu z bronią. I spróbujemy to otworzyć. Może spróbuję tym starym kluczem. Użyj starego klucza. Używamy. Dobra, spróbuję. Co to? Ciasno wszedł. O nie, pękł. Nie wyjmę go już. Co się stało? Łup! I teraz jest bardzo ważna rzecz, żeby właściwie odpowiedzieć sprzedawcy. Co? Nie. No i co teraz? Wyłgaj się z tego. Powiedz prawdę. I bardzo ważne jest, żeby powiedzieć prawdę. Przepraszam, złamałem klucz w drzwiach. Klucz? Klucz do tych drzwi?